Dzień dobry. Proszę Państwa, w zeszłym tygodniu odbyło się śniadanie u Rapaporta na targach JCK. Targi JCK są dość dużym wydarzeniem, właściwie takim gigantycznym wydarzeniem branżowym. To trwa grubo ponad tydzień. Tam są różne rzeczy sprzedawane, różne... Generalnie wielkie wydarzenie. Nie ma co tutaj wiele opowiadać i Rapaport prawie dwugodzinne śniadanko zorganizował, znaczy dwugodzinne gadanie w czasie śniadanka. No, można zobaczyć, jeżeli ktoś chce, zapewne albo już się pojawiło na stronie Rapaport, albo pojawi się niedługo nagranie. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak Rapaport klęka na scenie i błaga wszystkich, żeby nie kupowali krwawych diamentów, to proszę bardzo. Generalnie dużo mówienia o tym, co się dzieje w przemyśle, mówienie o tym, takich trochę oczywistych rzeczach, ale będących na rzeczy w tych czasach, o tym, że właśnie najistotniejsze jest wydobywanie diamentów dopiero wtedy, jeżeli posiada się rynek. Jeżeli nie ma rynku, to zasadniczo nie ma sensu budować kopalni. Diamentów wydobywać, ponieważ rynek się bardzo skurczył z racji tego, że górnikom odpadł rynek diamentów przemysłowych, albo inaczej, nie odpadł, ale ceny, jakie mogą uzyskać za diamenty naturalne, przemysłowe, są tak małe, że to nie starcza na pokrycie kosztów działalności. W związku z tym należy kopalnie rozwijać, tylko te kopalnie, które mają potencjał do tego, żeby wydobywać w nich diamenty jubilerskie. I to najlepiej w dużych ilościach. Już kiedyś informowałem, że z tego powodu, że cena diamentów tam syntetycznych doprowadziła do spadku, syntetycznych przemysłowych, doprowadziła do spadku cen diamentów przemysłowych o $20, spowodował upadek jednej z kopalni w Kanadzie. No teraz to się będzie pogłębiało, zapewne kopalnie, które już wydobywają z niższych poziomów, bo budowa leja kimberlitowego, czy komina kimberlitowego jest taka, że na górze znajdują się kamienie najwyższej jakości, w dół kamienie coraz niższej jakości, coraz większy odsetek kamieni przemysłowych znajduje się w urobku, więc nie będzie się opłacało tak głęboko kopać, jak jeszcze kilkanaście lat temu. A zapewne głównym źródłem kamieni docelowo pozostaną złoża aluwialne, czyli złoża takie, w których diamenty już nie znajdują się w kimberlicie i zostały przetransportowane przez wodę. W związku z tym te diamenty niskiej jakości zostały w wodzie zniszczone. Zostają tylko i wyłącznie diamenty wysokiej jakości. I takie złoża będzie się w tej chwili najbardziej opłacało wydobywać. No to daje duże przyspieszenie dla złóż w Namibii. Tam pomarańczowa rzeka, która płynie przez całą Afrykę i wypływa do Oceanu Atlantyckiego, a prąd oceaniczny, który akurat w tamtym miejscu przepycha te masy wody, które wypływają z ujścia rzeki, przepycha je w kierunku północnym, powoduje, że pustynia w Namibii, ta przybrzeżna część pustyni w Namibii jest bardzo bogata w diamenty, właśnie takiej wysokiej jakości, które opłaca się wydobywać. Jest to w ogóle specjalny rodzaj górnictwa, offshore mining. Tam się to albo w obrębie pustyni, w obrębie plaży, w obrębie wydm, no można wydobywać to odkrywkowo. Natomiast z namorza wydobywać to używając takich bardzo dużych, gigantycznych odkurzaczy, które wysysają cały piasek, wszystkie te aluwia wysysają z dna. Następnie to jest przetwarzane i piasek jest zwracany do wody, a diamenty, ewentualnie inne rzeczy, jeżeli tam się znajduje złoto, bo też może się znajdować złoto czy inne takie ciężkie frakcje, które się do czegoś nadają przemysłowo, to są zatrzymywane i
to znowu zwiększa rentowność takiego przedsięwzięcia. Oprócz tego Rapoport opowiadał o problemach z World Diamond Council, to znaczy World Diamond Council przyjęło taką strategię, że chce zniszczyć drobną sprzedaż diamentów, drobnych sprzedawców diamentów. Znajduje to swoje odbicie w tym, że wprowadzono w tym momencie bardzo poważne przepisy zwiększające ilość księgowości, którą należy wykonać przy handlu diamentami. I małe firmy, mali handlarze diamentów mogą po prostu nie mieć możliwości wykonywania tego, a ich obroty są zbyt małe, żeby pokryć koszty zatrudnienia kolejnej osoby, która będzie się właśnie tym zajmowała. Zresztą dokładnie tak to się reklamuje w tym momencie na rynku amerykańskim, że należy konsolidować biznes i oni po prostu myślą, że tą kontrolę cen, która była na poziomie The Bears w tym momencie i tych innych firm, które były elementami oligopolu, uda się przenieść na duże firmy handlujące biżuterią. No, Rapoport wolał, żeby tak się nie działo. Woli wspierać te małe firmy i on zresztą już od dłuższego czasu prowadzi kampanię, która właśnie ma zatrzymać ten proceder. Zmierzający do uchwalania takiego prawa, które będzie powodowało, że małe przedsięwzięcia jubilerskie staną się nierentowne. No i to właściwie tyle tych głównych rzeczy, o których on tam mówił. Oczywiście dla niego sprzedaż The Bears przez Anglo-American nie jest żadnym problemem. Stwierdził, że skoro oni nie chcą diamentów, to nie ma problemu, chcą mieć ich sprawa. Ja myślę, że to właśnie też nie ma problemu. Jeżeli ta firma trafi na giełdę, to automatycznie stanie się bardziej przejrzysta, będzie bardziej fair. Do tej pory The Bears grało w taki sposób, że pod siebie. I to powoduje w tej chwili zapaść na rynku diamentów naturalnych, dlatego że mówiłem wam już o tym, jeżeli sprzedawca diamentów naturalnych był w stanie uzyskać około standardowo 20% marży na kamieniu, no to było wszystko. Czasami udawało się troszkę ją zwiększyć, ale czasami też marża była mniejsza. A sprzedawca, ten sam sprzedawca sprzedający diamenty syntetyczne nagle uzyskuje marżę na poziomie 350-450%, no to sprzedawcy rzucili się na sprzedaż diamentów syntetycznych i na ich promowaniu wśród swoich klientów. No i to dalej sprawia, że rynek diamentom naturalnym się kończy, może nie kończy, ale kurczy. I to powoduje całe problemy dla całej branży diamentowej. No oprócz tego oczywiście ta kwestia krwawych diamentów, o której on bardzo dużo mówił. Problem jest taki, że Indie skupują gigantyczne ilości diamentów z Rosji, nie dbają o żadne sankcje. No i zobaczymy, czym to będzie skutkować w przyszłości. Czy rzeczywiście służbom uda się ten proceder ukrócić, czy w ogóle uda się zahamować handel diamentami krwawymi, czy to po prostu będzie nie do skontrolowania i Hindusi będą sobie dowolną ilość diamentów z Rosji wprowadzać na rynek. Czas pokaże. Póki co, jeżeli ktoś jest zainteresowany dwugodzinną gadką Martina Rapoporta, no to na stronie rapoport.com powinno się pojawić nagranie z tego wydarzenia.